Moi drodzy, moi kochani, sobota 28 dzień listopada. Ostatni wstawak na długi czas, na kilka tygodni, kochani. Dlatego, że od poniedziałku będzie już inaczej, ale to powiem jeszcze na końcu. Natomiast to jest ostatni wstawak yy, w tym tygodniu, ostatni wstawak dzisiaj w sobotę, czyli w ogóle taki ostatni ostatni. Jedziemy! Moi drodzy, moi mili, witam was bardzo serdecznie w sobotę i zapraszam na taki dobitkowy, ostateczny taki... Właśnie, dzisiaj mamy takie wstawakowe ostatki. Wstawakowe ostatki. Na ostateczny, ostateczny cytat bardzo mi się spodobał. Należy go dobrze rozumieć, ale jest świetny. Posłuchajcie. Sheryl Sandberg następujące zdanie powiedziała i z tym zostaniemy sobie, jeżeli chodzi o wstawaki, na jakiś czas. Jeśli zaproponują ci miejsce w statku kosmicznym, nie pytaj, co to za miejsce, po prostu Psiadaj, Moi drodzy, bardzo to zdanie mi się podoba, bardzo je lubię. O co chodzi? To nie chodzi o takie myślenie w życiu, że jakby jakiekolwiek tam masz pragnienie, cokolwiek cię porwie, albo do czegokolwiek się zapraszają, to po prostu leć we wszystko w ogóle bez myślenia i tak dalej. Nie. Zobaczcie, tu, tu chodzi o coś innego. Tutaj wiadomo, dokąd mamy lecieć. W sensie, co tam będzie, nie wiadomo, nie? nie wiadomo, jest, ale generalnie wiadomo, że to jest fascynująca podróż w kosmos. To nie jest tak, że ci powiedzieli. Słuchaj, zamknij oczy i daj się poprowadzić. Nie, tylko chodzi o to, że nie pytaj, jakie miejsce w statku będziesz miał. Czyli nie pytaj, czy tam będzie wygodnie. Nie pytaj, czy będziesz miał wszystko potrzebne do życia, nie pytaj, czy będziesz się czuł komfortowo, nie pytaj, czy będziesz miał to, co ci sprawi, że to będzie w ogóle szczęśliwe dobre. Nie. Zobacz cel. Zobacz, jaki jest cel. Jeżeli ten cel jest rzeczywiście warty tego, a odkrycie kosmosu byłoby super warty, ja bym natychmiast, jakby do mnie przyszedł człowiek i powiedział człowieku: lecimy w kosmos, ja bym wszystko ciepnął. No, chyba że panu powiedział: Adaś stój. To bym go przekonał. W sensie, bym przekonał pana Boga, żeby mi tak nie mówił. Ale gdyby mi to okay, no to ok, no to bym stał. Ale gdyby mi tego nie powiedział to choćby nie wiem, co się działo, chociażby mi po prostu wszystko inne mówiło nie, to bym poleciał. Dlaczego? Bo to jest coś fascynującego, to jest coś pięknego, dobrego. Po prostu byłbym pierwszym ewangelizatorem, pierwszym kaznodzieją w kosmosie. I uwaga, kochani, jeżeli wiesz, że coś naprawdę jest dobre, nie wiesz oczywiście, czy nie będzie za ciężkie po drodze, nie wiesz, czy to cię nie będzie za dużo kosztowało, nie wiesz, czy może nie stracisz życia w ogóle, yy, próbując to osiągnąć, ale jeżeli wiesz, że to jest dobre, wsiadaj! Czyli, kochani, przestańmy kombinować, że tak powiem, jaka będzie droga, nie? Czy to będzie wygodna droga? Nie będzie w ogóle. Z góry ci mogę powiedzieć, że nie będzie. Jak będziesz chciał, będziesz chciała osiągnąć rzeczy niezwykłe i dobre, to nie będzie wygodna droga. Będziecie mnóstwo kosztowała mało tego, możecie w ogóle będzie życie kosztowało, ale kosmos czeka. Koni chciałbym, żebyśmy z tym zostali na koniec stawaków na jakiś czas, takie przesłania wstawakowe, ostatkowe. Pomyślcie, czy są jakieś statki kosmiczne przed wami, które się otwierają? Jeżeli jest mnóstwo lęków, bo się boicie, ale jak, ale którędy, ale czy tam będzie wygodnie, ale czy za dużo nie stracę, ale czy będę szczęśliwy, ale, 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 ale to odłóż te ale. Wsiadaj i lecimy w kosmos. No po prostu. Kochani, takie przesłanie na dziś. Usłyszcie je. Moi drodzy, moi kochani. Tak jak już wspomniałem, na pewien czas się żegnamy ze wstawakami, ale to wszyscy już pewnie wiecie, jak to jest, bo tak jest co roku. Dlatego, że od poniedziałku, kochani, jest adwent. Przez 3,5 tygodnia będzie adwent, i dlatego w adwencie będzie oczywiście inna seria, bo zawsze w adwencie robimy, oczywiście, będzie poranna seria, czyli de facto wstawaki, tylko takie bardziej kościelne. Nie, takie bardziej pobożne. Będzie się to nazywało pewnie Rolaty, jak zazwyczaj, chyba, żeby myśleć jakąś inną nazwę. Ale generalnie codziennie spotykamy się od poniedziałku do soboty, tylko nie pod hasłem wstawaki. Ale tak jak zawsze, 4.30 rano odcineczek puszczany. Będę Was zachęcał do bycia z Panem Jezusem przez adwent. Do stawaków oczywiście wrócimy po świętach, czyli prawdopodobnie jakiegoś 26 albo 27 grudnia wrócą w stawaki i dalej będą stawaki do końca świata, nie? W końcu przynajmniej do tysiąca to musimy dojechać, nie? Taki jest plan. W sensie do tysiąca razy tysiąc razy tysiąc. No, a od poniedziałku będą yy, yy, adwentowe wersje porannych spotkań. Bardzo oczywiście na nie Was w poniedziałek zapraszam. Koni, tyle na dzisiaj. Ściskam, pozdrawiam Błogosławie, miejcie się proszę najlepiej na świecie i niech to będzie najlepszy możliwy dzień. Z Bogiem Pa!